Dzień dobry, jesteśmy na posterunku. Dzisiaj wyjątkowo w restauracji Soprano, ponieważ rozpadało nam się trochę, a mamy mnóstwo sprzętu, jak Państwo już wiecie, oglądając nasze relacje na Facebooku. No i była obawa, że nam to zwilgotnieje. Piękne panie, dwóch prezesów. Temat zaraz Państwu się objawi z zestawu gości. A audycja Antykwadrans jest audycją opozycyjną Stowarzyszenia Razem dla Kołobrzegu i witam serdecznie przybyłe osoby i przedstawiam. Zaczynam od pań, chociaż mamy dwóch prezesów, ale dzisiaj prezesi drugi plan, bo panie są najważniejsze. I mamy tak, panią Gabrielę Letkiewicz, która mieszka w zasobach komunalnych na Jedności Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przybyła też pani Małgorzata Proć. Ta pani mieszka dla odmiany na Chodkiewicza w mieszkaniach TBS-owskich, podobnie jak pani Barbara Ćwięk. Witamy. Witam serdecznie, to miłe panie. Jak panie wyglądają i jak mocno się przejmują tym, o czym będą opowiadały, proszę zobaczyć na naszym Facebooku, bo audycja jest rejestrowana w wersji filmowej. A w Radiu Kołobrzeg tylko raz na antenie, nie ma powtórek, także dzwońcie do znajomych, kto nie słucha, to musi słuchać w tej chwili. I panowie prezesowie, Cezary Kalinowski jest prezesem właśnie Stowarzyszenia Razem dla Kołobrzegu i zaprosił i zaplanował dzisiejszy przebieg audycji, a pan Robert Cieciora jest z prezesem, jak państwo doskonale wiecie, Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu. Witam, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I rozpoczynamy od zagajenia, czyli temat audycji, jak już Państwo zorientowaliście się, jest mocno mieszkaniowy. O słowo wstępne proszę pana Cezarego Kalinowskiego. Witam Państwa jeszcze raz. Dzisiejszy temat audycji, myślę, że dla wielu mieszkańców niezwykle istotny i ważny. Sprowadził nas tutaj problem związany z podwyżką czynszów. Miasto obiegła informacja, decyzja prezydenta miasta Kołobrzeg o podniesieniu o 40% wysokości czynszu w zasobach zarówno TBS-owskich, jak i komunalnych. Dlatego też ta informacja o tyle jest ważna, że dotknęła wiele kołobrzeskich rodzin i to dotknęła w niezwykle ważny i poważny sposób, do tego stopnia, że ludzie tutaj dzwoniąc, kontaktując się z radnymi ale i ze mną. Ale pan zapraszał panie, czy tak, panie się zgłosił? To znaczy to była obopólna współpraca, że tak powiem. Ja dostałem kilkanaście telefonów, zaproponowałem części państwa udział tej audycji i część się zgodziła. Jest tutaj przedstawiciele tych mieszkańców, którzy są zaniepokojeni. No ja się zapytam, wiele osób pisze pisma do tego, tak? Dlaczego do opozycji państwo ruszyliście? Znaczy państwo szukają wszelkich sposobów, żeby sobie z tym problemem poradzić, tak? Dzisiaj poprosiliśmy też na to spotkanie prezesa TBS-u, bo nie jest naszą rolą krytykowanie tego rozwiązania przyjętego, tylko poszukanie rozwiązania. Bo na dzień dzisiejszy dość restrykcyjnie prezydent i pan prezes podszedł do problemu. Po prostu podniósł czynsz o 40%, uznając, że jest to prawnie dopuszczalne, a przyczyna tego podniesienia jest taka oto, że od dawna nie był podnoszony ten czynsz. Jedyna, którą udało nam się doczytać w pismach i dosłyszeć w odpowiedziach, które uzyskiwaliśmy do tej pory. Mieszkańców to nie zadawala i chciałbym powiedzieć dlaczego, najpierw zaprosić mieszkańców do wypowiedzenia się, dlaczego zdecydowali się na tak dość ważny krok, żeby przyjść nawet do opozycji, wystąpić w radio i powiedzieć, że nie zgadzają się na wysokość tego czynszu. Jaka jest przyczyna tego? Tutaj z założenia zajmujemy się krytyką działań samorządowców, oczywiście konstruktywną. Pani Gabriela Letkiewicz, proszę powiedzieć, gdzie pani mieszka, jak wielka jest rodzina i co to oznacza ta podwyżka. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wszystkich witam. Jestem przedstawicielem z osiedla Maciejówka. Mieszkam w mieszkaniu 51 metrów kwadratowych i mój czynsz na dzień dzisiejszy wynosi 384 zł i 59 groszy. Podałam dokładną cenę. Jestem na emeryturze. Mój mąż jest też na emeryturze. Dobrze, że jest nas dwoje, to jeszcze utrzymamy to mieszkanie, bo gdybym była sama, na pewno bym z niego zrezygnowała. Ale to nie dotyczy tylko mnie, bo jestem przedstawicielem wszystkich mieszkańców. Dotyczy to przede wszystkim osób, które mają dzieci. Są osoby na wózkach inwalidzkich, które mają pięcioosobowe rodziny. Powiedzmy jeszcze tych pięknych budynkach dwa słowa, jeżeli ktoś z państwa nie wie, bo to są bardzo ładne budynki, w bardzo pięknym standardzie. Tak, to się tylko wydaje na zewnątrz, że są bardzo piękne budynki. Już trzeba było przeprowadzać remonty.
No niestety. W tych koszarowcach? Tak, oczywiście w tych, oczywiście. Płytki z balkonów odpadały i to bardzo dużo, prawda? Pan chyba wie, panie prezesie, bo ja nawet osobiście składałam, tak, ja sama osobiście składałam pismo, podanie, bo leciały prawie na głowę przechodniom. Z sufitów na balkonie kapie na głowę, gdzieś podchodzi woda. No nie wiem, no to jest, a wewnątrz... to zawsze, no nie powiem punkt zazdrości, ale jak się tam jedzie, to się myśli, ale fajnie mieszkają. Ja też byłam bardzo zadowolona, byłam bardzo szczęśliwa, gdy dostałam to mieszkanie, ale no przeprowadziłam sobie sama osobiście remont, bo trzeba było zrobić wewnątrz. Przypomnijmy się jeszcze o wysokości czynszu. O wysokości czynszu, właśnie. Rodziny... Panie, ja parter. Parter, bo mój mąż parter. Jest wysoki parter. Kwoty na jaką? W tej chwili zmienia mi się 62 zł. Wzrasta. Za sam czynsz, bez mediów, bez niczego. 62 zł wzrasta. Ale ja jeszcze nie mam takiego dużego mieszkania i jest nas dwoje. Ale są osoby, które jedna osoba w domu pracuje, a jest pięcioosobowa rodzina. I człowiek, który jest na wózku inwalidzkim, nie pójdzie do pracy, bo nie jest zdolny. Miesięcznie ile za mieszkanie płacicie tak sumarycznie? Z elektrycznością, z wodą, ze śmieciami, z tym wszystkim? Ze wszystkim ogólnie prąd i wodę i wyrównanie za ciepło, bo ja byłam, ja byłam pewna, że o ile mamy wskaźniki ciepła, to będziemy płacić tyle, ile pobiera MEC, ale to jest zupełnie coś innego. Niestety. I razem za czynsz i za prąd, bo więcej, no za telewizję, za kablówkę to nie będę mówiła. Tak, no i ale jaki budżet jest, tak właśnie? Płacę w tej chwili 600 zł. 600 zł, tak. Mieszkanie, dwie osoby w Kołobrzegu, dużo czy mało? Tak. Tytułem uzupełnienia tylko, tak, bo to dla mieszkańców, dla słuchaczy może zabrzmieć tak, z czego robimy awanturę. 60 zł podnosi się czynsz, czy 70, czy 100 zł, ale do mnie dzwoniło kilka rodzin z tych budynków, które tam mieszkają. Już dzisiaj, kiedy ten czynsz jeszcze nie został podniesiony, brakuje im pieniędzy na życie. Do pierwszego po prostu nie ciągle żyją w jakimś deficycie, w ciągle jakimś brakach. Dzwoniła do mnie rodzina, która 20 zł zaczęła odkładać co miesiąc, żeby kupić buty na zimę, tak? A tymczasem podnosi się niby 60 zł, tak? Ale to jest teraz już te braki będą powiększone o poważną kwotę. I nie mówimy teraz o jakichś takich kwotach dla niektórych osób bardzo małych, cóż to znaczy, tylko to są życiowe pieniądze bardzo ważne dla tych ludzi. I stąd też chciałbym, żeby Państwo to zrozumieli, że ta podwyżka jest niezwykle dotkliwa. Ale ja mam 62 zł podwyżki, ale mają rodziny, przeszło 100 zł podwyżki. Dobrze, punkt wyjścia dla osoby niezorientowanej. 600 zł za mieszkanie w Kołobrzegu, w pięknym Kołobrzegu, mieście uzdrowiskowym. Dużo trzymało. Pani Małgorzata Proć mieszka na ulicy Chodkiewicza w budynkach TBS-owskich. Jaką rodziną pani zajmuje? No, trzyosobową ja akurat jestem rodziną, ale nie mówię tylko w imieniu własnym. Tylko mówię w imieniu mieszkańców, bo zostałam wytypowana jako przedstawiciel. U nas od 2000... Które budynki na to jest jeden budynek, Chodkiewicza 3A i 3B, to są dwie klatki. To jest od 2007 roku, nie mieliśmy owszem podnoszonych czynszów. Wynosiły one przeciętnie 7,84 zł. W tej chwili od września czynsz ma wynosić 10,98. Jest to za metr oczywiście, jest to 40% podwyżki. Czyli budżetowo, miesięcznie. Budżetowo, ile jak zostawiać? Na przykład czynsz kosztował 621 zł, w tej chwili będzie 800, prawie 20 zł. 820 zł. Prawie 200 zł, 62,5. No tak? To już tak ostro się zaczyna robić. Tak, to już jest tak bardzo wysoko. No inflacja. To z mediami ile miesięcznie? Ja nie liczę, my w czynszu proszę zauważyć, że nie płacimy ogrzewania, my mamy osobne piecyki gazowe, no także ogrzewanie, nie absolutnie. Wyżej. Strona północna, która nie ma w ogóle Droga słońca, to bardzo dużo płaci za ogrzewanie, przeciętnie nawet 500 zł płacą za ogrzewanie. Tu się wtrąca, że nawet 800 zł za miesiąca. Już do pani dochodzę, bo chcę na razie tak określić, bo pani jeszcze pracujecie ostro. Ja nie, ja pani jestem na emeryturze. My pracujemy, większość nas pracuje w budynku, bo on jest to po prostu... No, wydaje mi się, że większość mieszkańców, rano zresztą widać, na parkingu nie ma samochodów i tak dalej. To są ludzie
Czyli 1000 zł trzeba w rodzinie zarobić, żeby żyć w tym mieszkaniu. 1000 zł za mało, że mam. Jak ja zapłacę 800 zł tak czynszu, 820, tak, do tego zapłacę 300 zł gaz, prąd i tak dalej. Jeszcze tutaj nie liczę innych tam kosztów. No to uważam, że to jest bardzo drogo. No, my nie mówimy, że nie ma być podwyżek, ale nie aż w takiej maksymalnej stawce 40%. Zapytamy panią panią Barbarę Ćwięk teraz. Ćwięk, proszę uprzejmie powiedzieć, jaka jest pani sytuacja rodzinna. No moja sytuacja rodzinna jest w sumie też, mam w rodzinie 3 osoby, syn już jest, że tak powiem, poza domem. I tutaj jest ta sama sytuacja, czynsz wzrósł z 600 zł do prawie 800. Ja mam niestety tego pecha, że mieszkam od strony północnej, w związku z czym mam bardzo duże koszty ogrzewania. To jest tak w granicach 250 zł miesięcznie. No do tego oczywiście dochodzą media, prąd i tak dalej, więc to jest około 1300 zł na miesiąc. Będzie, przepraszam, od września, no bo jeszcze w tej chwili czyli nie, mamy tak? Skalę, rodzina trzyosobowa? Rodzina trzyosobowa, wiadomo jakie przeciętne wynagrodzenia w Kołobrzegu jest, także to jest 100% jednej pensji, tak? Zostaje tak tylko to jedna. Wygląda i niestety. To jest punkt wyjścia do dalszej rozmowy, która nastąpi po krótkiej przerwie, czyli zaczęliśmy tutaj od 600 zł na dwóch osobach, 800 i znaczy ponad 1000, jak się okazało, z mediami, tak? Chodkiewicza i Jedności Narodowej. Zapraszam na przerwę. Proszę przemyśleć, przypomnieć sobie, jak w waszych budżetach domowych to wygląda, ile wy płacicie za mieszkania, a po przerwie zapytam, ile za mieszkanie płaci Cezary Kalinowski i Robert Cieciora. Już się śmieją. Zapraszam na przerwę. Witam w drugiej części audycji. Jesteśmy w restauracji Soprano. Przedstawiam gości. Kto z państwa nie słuchał pierwszej części, to powiem, że dotyczy sprawa opłat za mieszkania. I gościmy dzisiaj dwóch panów prezesów i trzy piękne panie. Zaczynam przypomnienie od pań, które już zabierały głos, a więc mówiła pani, która mieszka na Jedności Narodowej, pani Gabriela Letkiewicz i dwie panie z TBS-ów na Chodkiewicza, Małgorzata Proć i pani Barbara Ćwięk. Teraz przechodzę do, przypomnę jeszcze, że mamy dwóch prezesów, czyli prezes Stowarzyszenia Razem dla Kołobrzegu i prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu Robert Cieciora, czyli Cezary Kalinowski i Robert Cieciora. I teraz zgodnie z obietnicą zapytam, jak panowie prezesowie mieszkają, ile płacą za mieszkanie. Tą rundę pytań krępujących rozpoczyna Cezary Kalinowski. Bez komentarzy, od razu, ile budżet domowy, ile rodzinny? Znaczy, nie powiem o budżecie domowym, bo to jest prywatna sprawa. Powiem tak, mieszkanie w domku rodzinnym wiąże się z dużo większymi kosztami niż mieszkanie. No, a to już jest komentarz. Wydaje i tyle, no nie wiem, no zimą wydaje 1500 miesięcznie. Miesięcznie? Tak, latem mniej, bo ogrzewanie. Na całą rodzinę? Tak. Na utrzymanie mieszkania, tak, na domu. Cały dom. Tak. Ile metrów? 160. Drobiazg. Czyli trzy takie mieszkania. No to trzeba było się budować, pani Gabriela kiwa głową. No trzeba było się budować, tak? Bo ekonomicznie wychodzi. Panie redaktorze, ale pan zbacza z tematu. Nie, bardzo bym prosił, wrócił do wiedzieć po prostu, trudnego tematu podwyżki czynszu. Jak sobie żyjemy, bo każdy sobie jakoś próbuje radzić, ale to jest dobry wskaźnik. Dobry wskaźnik. Panie prezesie, zwracam się do Roberta. Czy pan Cezary mieszka ekonomicznie? Ja myślę, 1500 na 160 metrów. Ja myślę, że pan Cezary mieszka ekonomicznie. Wiem, że utrzymanie domu jednorodzinnego, bo też w takim mieszkam, kosztuje nieporównywalnie więcej niż utrzymanie mieszkania w budynku wielorodzinnym. Mam nieco większy dom od pana Cezarego, dlatego też i płacę proporcjonalnie więcej. Ile pieniędzy zostawiacie miesięcznie, tak cirka? Ja pracuję i moja żona pracuje, także nie chciałbym mówić tutaj, wypowiadać się. Ale nie, ile utrzymanie domu? No tutaj orientacyjnie. Zimą około 2000 zł. 2000. I ile metrów? Powyżej 200. 200, no to pałacyk, mały pałacyk, 2000. No to z tych wskaźników widać, że po prostu no, kto się wybudował, ten zyskał, tak? Krótko mówiąc. A to przekonanie, zapytamy teraz pana prezesa o taką rekonstrukcję tej wizji. Czy ja się mylę może? Że mieszkania komunalne czy TBS-owskie powinny być bardziej dostępne niż 200 metrów powierzchni pod dachem klasy średniej, tak? Czyli 50 metrów analogicznie u pani powinno kosztować gdzieś w granicach
500 zł tak chyba, jest. Mniej nawet. Mniej, na pewno mniej. Około, załóżmy 500. W analogii do pan jako klasa średnia, tu emeryci. Ale nie, pani Jarko, no nie można tak przeliczać, nie można tak przeliczać, zostawmy, bo to nieporównywalne dane, zbyt pochopne, nieporównywalne dane. Czy mieszkania budowane przez TBS-y nie powinny być tańsze? Powinny być tańsze. O to chodzi. To jest takie zamierzenie było ustawodawcy, który jasno sprecyzował, jakie to mają być mieszkania, jakie warunki powinny spełniać, jeśli chodzi o aspekt techniczny tych mieszkań i budynków. Określił również ustawodawca jasno, jaka może być wysokość maksymalnego czynszu. My się tego trzymamy, tej wysokości maksymalnej nie przekraczamy i dlatego sądzę, że są to mieszkania relatywnie tanie. Trzeba jeszcze brać pod uwagę to, jeżeli już pan wszedł na temat porównania mieszkania w budownictwie jednorodzinnym, a w budownictwie wielorodzinnym, o niewspółmiernie wysokich nakładach, które są potrzebne do wybudowania domu jednorodzinnego, do kupna działki, potem do przeprowadzenia budowy, a dopiero potem zamieszkiwania. No tak, dlatego mówię, no kto pomyślał, zainwestował, jeśli, to teraz... Tak, jakby... ale trzeba było dużo zainwestować, a w przypadku mieszkań komunalnych mieszkania te były przyznawane, no można powiedzieć, za darmo. Jest to ustawowy obowiązek gminy, ale biorąc pod uwagę dobrze, właśnie... Jaką, ale, jaką nadzieję tutaj... Ale może tak, panie prezesie, takie konkretne pytanie, tak, no bo mamy z gazety Kołobrzeski dzisiejszej podane wysokości czynszów w TBS-ach w większości miast województwa i one są bardzo zbliżone do tego, co dzisiaj jest w Kołobrzegu, czyli do tych 8 zł za metr kwadratowy. 8, 9, 8, a w Kołobrzegu prezydent miasta na pana wniosek zdecydował o 11 zł, czyli o 40% podwyżce. I tutaj ta podwyżka w związku z tym, nie wiem dlaczego, ale została rozciągnięta też na zasoby komunalne, czyli miejskie, czyli tam tylko, gdzie pan administruje, a własnością jest miasto Kołobrzeg. 40% podwyżka. Mówmy o procentach, a nie o kwotach, bo to jest istotne. I pytanie brzmi tak, dlaczego tak duża podwyżka dotknęła mieszkańców Kołobrzegu? Z czemu nie można było tego zrobić 20-25%? Tak jak przecież ani wynagrodzenia w tym roku nikomu nie podskoczyły do góry, ani żadne koszty utrzymania TBS-u nie wzrosły o 40%, bo czytamy w gazetach, że pan coraz mniej zatrudnia ludzi, że pan oszczędnie gospodaruje, więc koszty nie wzrastają, energia elektryczna nie wzrosła o tyle, woda nie wzrosła, ciepło nie wzrosło, gaz nie wzrósł. Z jakiego powodu aż tak wysoko są windowane dzisiaj czynsze w mieszkaniach, zasobach TBS-u i komunalnych? I do tego się ustosunkuj. Panie prezesie, szanowni państwo, szczyciłem się tym, że odkąd funkcjonuje ten budynek TBS-owski, tak to nazwijmy, przy ulicy Chodkiewicza, mieliśmy najniższe czynsze w regionie. I tak jest do tej pory, bo podwyżka wchodzi z mocą od dnia 1 września, czyli póki co państwo macie najniższe czynsze w TBS-ach w regionie, w województwie zachodniopomorskim. A nie trzeba chyba nikomu przypominać, że miasto Kołobrzeg jest dalece bardziej bogate i mieszkańcy tego miasta niż na przykład mieszkańcy Białogardu, Karlina czy Szczecinka i jest to sprawa oczywista. Jeśli chodzi o to, o czym wspomniał pan przewodniczący Kalinowski, mamy teraz czynsze zbliżone do pozostałych miast, mamy spośród nich najniższe, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że te miasta miały mają te czynsze wyższe od nas już od kilku lat. Myśmy dopiero teraz podwyżkę wprowadzili, dopiero teraz ich jakby w wysokości czynszu prześcigniemy, natomiast w tych miastach też są planowane dalsze podwyżki, także to jest sprawa nieuchronna, ekonomia jest jedna dla wszystkich TBS-ów i ustawa tutaj wyraźnie reguluje, jak się powinno te czynsze kalkulować i z czego wynikają takie, a nie inne podwyżki. Jaki jest cel tej audycji? Czy my możemy zmienić jakiś tok tutaj rozumowania? No celem, ja powiem, jaki będzie cel, bo tutaj z paniami wcześniej rozmawialiśmy, celem naszego jest spotkania to, żeby pana prezesa i pana prezydenta Gromka poprosić o zweryfikowanie decyzji swojej i podejścia do tego problemu w bardziej sposób rozumiejący mieszkańców, czyli rozłożenie tej podwyżki na dłuższy okres czasu, czyli nie tak raptownie nagle od września o 40%, przypomnę, tylko jeżeli, bo ja nie mogę zrozumieć, dlaczego od 4 lat nie było w ogóle podwyżek w zasobach komunalnych i w zasobach TBS-owskich, ludzie się do czegoś przyzwyczaili, nagle trach, tak jakby za karę dostają dzisiaj, że ktoś zapomniał o podwyżkach dla nich. Bo można było co roku te 5, 6, 7% zgodnie z inflacją podnosić i myślę, że ludzie by się do tego przygotowali, by to przeżyli, bo to byłoby naturalne. Natomiast dzisiaj jest 40% i jest bunt, jest oczywisty, zrozumiały bunt, bo nikomu nie wzrosły wynagrodzenia nagle o 40%. Nagle tym ludziom zacznie brakować pieniędzy na życie.
Znaczy ja się, jeśli można, odniosę tutaj o wzrostu wynagrodzeń w zasobach TBS-owskich, bo mam taką wiedzę, jako że co dwa lata zbieramy deklaracje o dochodach mieszkańców tam zamieszkujących i muszę powiedzieć, że średnio na tym budynku dochody mieszkańców wzrosły o 47%, czyli o 7% przekroczyły podwyżkę czynszu, którą myśmy zaplanowali. No, to że jest podwyżki... jakaś średnia. Tak, to jest jakaś średnia. Wzrosł... Czyli ktoś może mieć wyżej, ktoś może być mniej. Tak, ale jeden prezes podwyższy całej klatce do góry. Nie, panie redaktorze, ale to nie jest tak, jak pan mówi, bo dochody spadły być może 5 lub 6 rodzinom, natomiast pozostałym wzrosły. I to te dochody właśnie, ten wskaźnik wzrosły. Dobrze, ale czy nie grozi nam, przepraszam, że tutaj tak przy obecności pani, ale ostatnio miała interwencyjny materiał taki, gdzie sąsiada mojego spotkało nieszczęście i jeszcze do tego został oszukany, ale to inny temat, ale w każdym razie młody chłopak spłacił zadłużenie mieszkania, bo mu obiecano, że jak spłaci, to zostanie i no i niestety nie udźwignął tego ciężaru. Mają tam pewne problemy, jakoś im tam radzimy i pomagamy po sąsiedzku. Dostaną mieszkanie w innym miejscu, ale czy w związku z tym nie obawia się pan, że ruszy jakaś procedura przymusowego uwalniania tych mieszkań TBS-owskich, taka rotacja niekoniecznie dobrze działająca na społeczeństwo w sensie samopoczucia? No bo to jest po prostu no, kryterium takie, że jak pani nie zwiększy dochodów o 400 zł, pani o 500 czy 1000, tak, to no, trzeba będzie szukać gorszego mieszkania gdzieś właśnie w Białogardzie. Albo lepszego, tak? Bo jeśli pan prezes twierdzi, że nasze zarobki wzrosły, no to będzie nas w stanie wziąć w tej chwili tak kredyty hipoteczne na mieszkania i niestety większość już z nas jest umówionych po spotkaniu z mieszkańcami i będziemy rozglądać się na wolnym rynku po prostu za mieszkaniami. A wiemy, że wczoraj na przykład w Radiu Koszalin było podane o tym, że ustawa jest, lada chwila będzie podpisana i te mieszkania będzie można wykupić. Nie wiem, jak będzie to wyglądało i w pana przypadku, kiedy nam pan przedstawi swoje warunki wykupu, ale mówię, my już jako mieszkańcy zastanawialiśmy się nad tym, bo po prostu rata kredytu z płatnościami będzie podobna do tego, co w tym momencie płacimy za nie swoje mieszkania. Tak, zgadzam się tutaj z panią i z państwem zamieszkującym budynek przy ulicy Chodkiewicza. Natomiast ustawa o TBS-ach jest tak skonstruowana, że na dzień dzisiejszy nie dopuszcza wykupu mieszkań przez najemców. Drugi aspekt tej sprawy jest taki, że państwo jeszcze w tej chwili, mimo że już zamieszkujecie w tym budynku bodajże 8 czy 9 lat, 10 skończyło się w maju. Nie zaczęliście jeszcze spłacać kredytu. Cały czas państwo spłacacie odsetki, nie doszliście jeszcze państwo do momentu spłaty rat kapitałowych. Owszem, można byłoby zacząć spłacać już raty kapitałowe, ale wiązałoby się to ze znacznie bardziej radykalną podwyżką stawek czynszu, czego chcemy uniknąć, bo lepiej spłacić mniej i w mniejszym stopniu obciążać ten budżet. Ale może właśnie dla nas by było lepiej, gdybyśmy no, spłacali na przykład... Są jakby ubezwłasnowolnieni w tej proszę chwili. Państwa. Płacimy kredyt, tak, bo do 2007 roku mieliśmy wymieniane, że co jest podzielone na czynsz, co jest podzielone na kredyt. A w tej chwili od 2007 roku nie mamy takiego wykazu, w ogóle nie dostaliśmy nigdy, co jest czynszem, co jest kredytem, tak, że to są tylko jeszcze spłacane odsetki i tak dalej. Było jeszcze wymienione wtedy rezerwa kredytowa i tak dalej, a w tej chwili nie mamy nic, nie mamy żadnych wiadomości. Każdy, kto do mnie przyjdzie, może się spłacać i nie będziecie... Każdy, kto do mnie przyjdzie, może takie informacje uzyskać. 4 lata temu wybraliście państwo, nie wiem, czy w sposób formalny, czy mniej formalny, przedstawicieli ze swojego budynku, którzy przychodzili do mnie i negocjowali te podwyżki. Ja im wtedy to wszystko uzasadniłem i ustaliłem z nimi. Przypomnę, że państwa reprezentowała wtedy ówczesna radna, która zamieszkiwała w tym budynku, zamieszkuje do tej pory, ale już nie jest radną i ustaliliśmy wtedy, że podwyżki nie będziemy robić co pół roku, tak jak dopuszcza ustawa, tylko zrobimy to raz na kilka lat. Ale my jako mieszkańcy nigdy nie podpisywaliśmy, żeby nie wznosić tych, znaczy nie podnosić tego czynszu. Nie było to, nie wiem skąd jest taki, rozmawialiśmy, bo to nas, do nas doszło jako mieszkańców, że właśnie niby było składane jakieś pismo, ale to może było osobiste. Kto był tą osobą reprezentującą państwa? Może tą osobę trzeba zapytać? Nie wiem, kto był pana profesor, nie wiem. Wtedy
pani Beata była wtedy radną, Beata Wojtal. I pani Beata przychodziła i jeszcze z dwoma albo trzema bodajże wtedy osobami i rozmawialiśmy. No to jakieś są dokumenty podwyżek. Na to chyba. Być może istnieje jakiś protokół, natomiast to nie jest teraz meritum sprawy, prawda? Czy tak no, było ustalone, pani zdziwione, nie, no bo inaczej? My naprawdę teraz ostatnio jak wszyscy żeśmy się spotkali na klatce i były podpisy zbierane do pisma, które było do pana wysłane, no to był poruszony ten temat, że ktoś gdzieś tak, ale nikt nie takiego nikt pisma nie stosował. Nie chciał przyznać, nie, tak? Nikt się nie chciał przyznać. Na przykład, nie, to sądzę, chcielibyśmy że zobaczyć poszukał, takie pismo, kto to tak się zaangażował, nie był, żeby nie podwyższać przez owszem, było lata. Zaangażowanie, bo takich spotkań było kilka i na tych spotkaniach właśnie ustalaliśmy, tłumaczyłem, dlaczego czynsze drożeją, dlaczego muszą być w takiej, a nie innej wysokości i doszliśmy też do takiego porozumienia, że tych czynszów nie będziemy podnosić co pół roku, tak jak dopuszcza ustawa, tylko będziemy podnosić raz na jakiś czas w sposób skokowy. Być może dla niektórych z Państwa jest to sposób bardziej bolesny, natomiast takie były ustalenia. Państwo myślę, że moglibyście spośród siebie wybrać jakiegoś przedstawiciela, który by Was reprezentował i przekazywał Wam pewne informacje, bo rozmowa z jedną czy z trzema osobami jest dla obydwu wróćmy stron dalece bardziej może. Łatwa niż no, 70. To jakby już techniczne poza anteną ustalimy, natomiast kończy nam się ten panel. Tak, właśnie, chciałam... Bardzo proszę. Chciałam jeszcze pani Gabriela Letkiewicz. Chciałam jeszcze nadmienić, że w przeciągu 5 lat wszelkie media oprócz czynszu wzrosły 40 zł, a czynsz mój wzrósł przeszło 60 zł, ale ja mam tylko, no nie tylko, to jest dla mnie bardzo dużo 60 zł, ale są osoby, są rodziny, które mają ponad 100 zł podwyżki czynszu. To jest strasznie dużo. Słuchajcie, to mamy zaszkicowaną aż nie sytuację. Do pomyślenia musimy jest. Kończyć ten fragment rozmowy o mieszkaniach, bo czekają rowerzyści, też jest ważny temat. Pytanie do organizatora zamieszania dzisiejszego, czyli do pana Cezarego Kalinowskiego. Co tutaj, jaki obowiązek spoczywa na mediach w tej chwili, o co mamy zabiegać? Czy ta decyzja jest nieodwołalna? Czy państwo będziecie jeszcze używać środków prawnych, przymusu? Nie wiem, jaki jest sens tego przepytania pana prezesa, bo... Tak, panie redaktorze, no przede wszystkim chcieliśmy, jedną z metod nagłaśniania problemu jest właśnie ta audycja. Uświadomić władzę. Tak, no nie ma zgody. Powiem, w rozmowach z mieszkańcami jest bardzo duża determinacja, żeby nie dopuścić do tej podwyżki. Bardzo duża determinacja. Myślę, że ta audycja też temu miała posłużyć, żeby to unaocznić i pokazać. Natomiast celem drugim jest taki, żeby pan prezes wspólnie z prezydentem miasta być może spowodowali jakieś rozmowy. Właśnie tutaj słyszeliśmy, że można rozmawiać z przedstawicielami KTBS-u, z przedstawicielami zasobów komunalnych i spróbowali pochylić się z obu stron patrząc na ten problem, a nie tylko ze swoich potrzeb finansowania spółki miejskiej i finansowania nad zasobów miejskich czynszem, tak? Żeby popatrzeć też na to ja z drugiej strony. Słowo, bo pan, pan tu użył, panie przewodniczący, bardzo niefortunnego sformułowania, że chodzi o finansowanie spółki miejskiej. W żaden sposób nie chodzi w tym wypadku o finansowanie spółki miejskiej. Budynek przy ulicy Chodkiewicza 3 należy rozpatrywać jako odrębny podmiot gospodarczy, w którym suma kosztów ponoszonych na utrzymanie tego budynku powinna być bilansowana z przychodów z czynszu z tego budynku. Mhm. I to precyzuje bardzo jasno artykuł 28 ustawy, kolokwialnie mówiąc o TBS-ach. No to może tym kosztom trzeba się przyjrzeć, panie prezesie, bo są bardzo wysokie być może. Odstępstwa od tego. No ale to może tym kosztom trzeba się przyjrzeć. W administrowaniu, ale nie. Powiedzmy... Panie redaktorze, o żadnych oszczędnościach w administrowaniu nie może być mowy, bo koszty administracji są okrojone. Te koszty, które generalnie generują taki wysoki czynsz, są spowodowane utrzymaniem tego budynku. Budynek się starzeje, budynek ma 10 lat. Była, Boże, no ja mieszkam w przedwojennym była budynku. Wymagana modernizacja przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Lat to jest świeżutki budynek. No dobrze, przesady. Panie redaktorze, jest świeżutki, ale są wymagane pewne naprawy konserwacyjne. Trzeba będzie myśleć o wymianie piecy, które są w tych mieszkaniach. To wciąż właściciela, a nie najemców. Trzeba pomyśleć o konserwacji dachu. Trzeba pomyśleć o konserwacji pozostałych dach po powierzchni. Po 10 latach, no nie. Tak.
Tak, no ale przecież składka remontowa była odkładana co miesiąc od 10 lat. Jeżeli robić, nastąpi dekapitalizacja techniczna tego budynku, do czego nie możemy dopuścić. Nie, no nie znam się na budownictwie, ale co 10 lat się dach nie remontuje. Nie, ale się konserwuje, ja nie mówię o remoncie, mówię o konserwacji. No ale składka była przecież odkładana co miesiąc od 10 lat na remonty. Czas ucieka. Właściwe zarządzanie majątkiem, który powierzono TBS-owi, wymaga takich, a nie innych posunięć. Proszę o uszanowanie tego i tego nie kwestionowanie. Ja zapytam i pożegnamy się. Powiedzmy, bo już nic nie potrzebujemy. Czy możecie zrobić jakieś spotkanie z ludźmi i po prostu zacząć szukać rozwiązania? Czy w tej chwili, po tej audycji, po tych sygnałach, bo na pewno pan też odbierał telefony w sprawie tych, nie tylko przez opozycję się kontaktują mieszkańcy, czy pan ma jakąś... Pisma wpłynęły, kilka pism do TBS-ów wpłynęło przecież. W tej chwili, żeby dać Państwu nadzieję, że ta sprawa jest do omówienia, czy to zapadło koniec? Powiem tak szczerze, że ani jeden z mieszkańców do mnie nie zadzwonił w sprawie podwyżki czynszu. Korespondencja była prowadzona generalnie przez media i poprzez przedstawicieli opozycji. Nikt z mieszkańców nie zapytał, dlaczego tak czynsze wzrosły. Wpłynęło pismo od mieszkańców z prośbą o spotkanie, ponieważ mieszkańcy narzucili termin spotkania, który niekoniecznie też zawsze mnie może pasować, bo ma być to piątkowe popołudnie, czy później, jak po pracy czy wczesny wieczór. Ja mam też swoje plany. Oczywiście uczynię zadość oczekiwaniom mieszkańców. Ale dojdzie do spotkania? Dojdzie do spotkania? Oczywiście, że tak. Czy jest szansa na spotkanie z zasobami komunalnymi też? Tylko... Z zasobami komunalnymi, bo mnie bardzo to interesuje. Panie prezesie, kończymy audycję. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko słowo powiem. Jeśli można. Podwyżka w zasobach komunalnych nie była ustalana przez TBS. Państwo nie macie umowy podpisanej z TBS-em, tylko macie z Urzędem Miasta, dlatego do tej tematyki się nie odniosę. Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie z mieszkańcami budynku przy ulicy Chodkiewicza 3, to jak najbardziej dojdzie do takiego spotkania w terminie, który obydwie strony będzie satysfakcjonował. Jestem przygotowany do dyskusji, natomiast pragnę zaznaczyć, nie ma możliwości negocjacji tej wysokości. Ja mogę to uzasadnić, dlaczego taka, a nie inna wysokość, natomiast nie pokuszę się o to, aby dokonać odstępstwa od ustawy i sądzę, że nikt, nawet przedstawiciel opozycji, mnie do tego nie będzie w stanie namówić, żebym łamał ustawowe zapisy, które... I to spotkanie w zasadzie czemu służy, jeżeli nie możecie już nic zrobić? Czy prezydent może coś zrobić? Nie ja byłem inicjatorem tego spotkania, także trudno mi powiedzieć, dlaczego ono miało służyć. Tak? Ja zostałem zaproszony, z czego się bardzo cieszę i dziękuję, że mogłem tutaj wypowiedzieć swoje zdanie. A w sprawie naszych budynków komunalnych pan prezes mi nic nie może Ja nie jestem powiedzieć. Stroną no właśnie, dyskusji to jest, dla pani. No właśnie, bo już prawdopodobnie ileś tam rodzin przeszło, 20 rodzin nie płaci za mieszkanie, to co jest mi wiadome. Pan prezes doskonale chyba też o tym jest poinformowany. Czy nie lepiej, żeby wszyscy płacili i były stawki troszkę niższe, aniżeli część osób jeszcze zwiększy się, proszę którzy pani, nie proszę będą państwa, płacić? Ja powiem tak, że bardzo dużo jest takich rodzin, które nie płaciłyby 10 zł miesięcznie czynszu i tak samo nie płacą i 100 zł miesięcznie czynszu, bo to są osoby, które z założenia nie chcą płacić. Ale podwyżki są przykre dla wszystkich. Jeszcze i szczerze państwu, bo nie zdążymy o rowerach. Ale nie ma od tego... No, bardzo ale jeżeli... Kończymy audycję. Tak, ja myślę, że korzystając z okazji, że pan prezes TBS-u jakby potwierdził chęć spotkania z mieszkańcami Chodkiewicza, myślę, że w tym momencie, panie prezydencie, myślę, że będzie pan tego słuchał w którymś momencie, apel do pana, prośba, żeby spowodować takie spotkania z mieszkańcami zasobów komunalnych i również z nimi podjąć rozmowy na temat powodów, przyczyn podwyżki tak radykalnej czynszu i spróbować znaleźć rozwiązanie. W takim razie do wszystkich osób władnych, my w Radiu Kołobrzeg będziemy o tych sprawach informować w audycji opozycyjnej, a także w serwisach bieżących. Dzisiaj nastąpiła publiczna wymiana zdań. Okazało się, że troszeczkę sprawy nie biegną tak, jak sobie wyobrażałem, bo ja myślałem, że najpierw są konsultacje społeczne, najpierw są rozmowy z mieszkańcami, później podwyżki. No tu się stało, klamka zapadła, zobaczymy, no mówi pan prezes, że się nic nie da zrobić, ale to ale jest... panie redaktorze, podwyżek energii elektrycznej, paliwa i chleba nikt z nami nie konsultował jako konsumentami no mieszkańcami, dobrze, no ale prawda? To jest zasób mieszkaniowy Kołobrzegu, czyli nasz. No tak, ale w przypadku TBS-ów jasno reguluje to ustawa i nie dopuszcza miejsca na jakiekolwiek konsultacje społeczne. Nie ma takiego miejsca. Nie mamy prawa nic powiedzieć, musimy siedzieć i płacić. Macie Państwo prawo coś powiedzieć, o czym świadczy dzisiejsze spotkanie? Nie, rozmawiać trzeba. Ja nie mogę słuchajcie, powiemy Państwa do widzenia, to jest pierwsze spotkanie, będziemy, media są zawsze po stronie słabszych, spokojnie. Będzie trzeba spowodować spotkanie z panem prezydentem, bo
końcu. No to apel dlaczego? Do pana prezydenta przede tak. wszystkim. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że gościliśmy. Ja jeszcze tak na boku się pana coś zapytam. To za sekundkę, bo ja muszę zrobić teraz przerwę antenową i porozmawiać o rowerach. Pani Gabriela Letkiewicz była gościem audycji, Małgorzata Proć i Barbara Ćwięk. Panie reprezentowały wspólnoty swoje, interesy sąsiadów. Rozmawiajcie jak najwięcej na klatkach, słuchajcie Radia Kołobrzeg, wymieniajcie informacje i monitujcie, jak was coś niepokoi. Zapraszam na krótką przerwę. Ostatnie 5 minut audycji. Robert Cieciora rozmawia jeszcze z paniami tutaj blisko mikrofonów. Pójdziecie kawałek dalej, nie gniewajcie się. Już nie będziemy was podsłuchiwać. A natomiast Cezary Kalinowski ze Stowarzyszenia Razem dla Kołobrzegu jest z Pawłem Sosińskim. Masa krytyczna. Osoba państwu doskonale znana, a kto nie widział tego młodego człowieka w dredach na dziwnej maszynie, to po tej audycji, jak będziecie coś widzieli dziwnego, sunącego chodnikiem, czy też ścieżką rowerową, to jest właśnie Paweł. Paweł, masa krytyczna. No, gratuluję w ogóle inicjatywy, ale do rzeczy, bo mamy tylko 6 minut na antenie, więc prosimy powiedzieć co najważniejszego, bo coś się z masą krytyczną dzieje. Z masą krytyczną. Szkoda, że mamy tak mało czasu rzeczywiście, dlatego już dzisiaj zapowiadamy spotkanie w Radiu Kołobrzeg dotyczące samych ścieżek rowerowych w Kołobrzegu. Chcę powiedzieć tylko tyle, że przeanalizowaliśmy sposób zarządzania rozwojem ścieżek rowerowych w Kołobrzegu i doszliśmy w dość poważnej grupie do wniosku, że trzeba ten zarządzanie trochę ująć w inne karby, wzorując się na państwach typu Holandia, ale też w Polsce, tak? Gdańsk, Warszawa, Kraków, super i wprowadzamy ten sam model zarządzania rozwojem dróg rowerowych. W związku z tym prezydent miasta Janusz Gromek powołał zespół konsultacyjny do spraw tegoże rozwoju. Na czele stanąłem ja, ale weszły tam osoby związane z używaniem rowerów, ze znajomością problematyki, między innymi właśnie przedstawiciele masy krytycznej Paweł Sosiński. A jak masa krytyczna, zapytam, bo to są działania oficjalne, samorządowe, a wiem, że wy tak lubicie po prostu, no nie powiem w podziemiu, ale na pewno kontestując to, co robią samorządowcy, specjalnie tam nie szalejecie z zachwytu na widok mediów, polityków i tak dalej. Macie swoje, że tak powiem, ścieżki. Znaczy no masa krytyczna jest takim jakby, można powiedzieć, nie wiem, dzikim organem, w sensie, że... Nieformalnym, o. Że no przykładowo, no ja to z kolegą żeśmy wymyślili, no skopiowaliśmy, bo to już jest robione w wielu miastach od X czasu i w całej Europie, na całym świecie i naprawdę no postanowiliśmy tutaj to spróbować zrobić, wyszło i jakoś ludzie chcą jeździć, podoba im się to. Ile osób się spotyka? No raz było, w zeszłym sezonie było najwięcej ponad 60 rowerów. Różnych czy... Różnych. Znaczy to, młodzi, to, starzy? Tak, byli ludzie z dziećmi. W moim wieku są ludzie też? Są, naprawdę. Nie dla młodzieży tylko? Nie. Ostatni piątek miesiąca zawsze jeżdżą. Tak, ostatni piątek miesiąca. Mam jedno stowarzyszenie już rowerowe, to jest takie stateczne. Są dwa stowarzyszenia, tak? Tych takich bicykli jest, tak? Jest stowarzyszenie... Kołobrzeskie Towarzystwo Rowerowe, coś takiego też jest. Czy masa krytyczna to jest taki twór... Znaczy, to jest ogólnie nieformalny twór dla wszystkich, nie? To chodzi o nie o młodych, tylko o ludzi posiadających rower. Także każdy może się przyłączyć. Na przykład wyjechaliśmy ulicą, zapraszaliśmy na przykład starsi ludzie się przyłączali. Przyłączył się starszy pan, pytał się o co tu chodzi. Mówiliśmy na przykład, że chcemy tam walczyć o ścieżki rowerowe, pokazać miastu, że jest ich tych rowerzystów jednak trochę. Dobra, remontuję rower. Kiedy najbliższe spotkanie? Panie Jarku, jeszcze dwa słowa, tak, bo chcę powiedzieć tak, po co, ja się bardzo cieszę, że przedstawiciele masy krytycznej weszli do tego zespołu, tak? To jest po raz pierwszy jest taki konsultacyjny zespół z ludzi, którzy w ogóle nie są zainteresowani samorządem, tylko problemem. My jesteśmy nastawieni na problem, żeby dobrze zarządzać rozwojem dróg rowerowych w mieście, opracować standardy, pomagać władzom miejskim dobrze to robić. Jesteśmy zainteresowani, żeby dobrze to robić i chcemy apelować do mieszkańców, żeby nam pomogli to robić. Mamy dużo pracy przed sobą, bo ścieżki rowerowe zostawiają wiele do życzenia, choć się rozwijają, ale zostawiają wiele do życzenia. My nie chcemy zawsze krytykować, lepiej, tak. Tylko chcemy mówić tak, zawsze można lepiej, wiemy jak to można zrobić i wprowadzić do miasta. Członków stowarzyszenia, czy też tych uczestników tego ruchu jest jakieś diametralnie różna od tego, co się oficjalnie mówi?
Znaczy, no, nie wiem, ja na przykład byłem wczoraj na ulicy Przemytowskiej i naprawdę bardzo ładnie jest ta ścieżka zrobiona. Fakt, że się mija z chodnikiem, no ale to jest wymóg taki, że no po prostu nie da się tego minąć, bo są zajezdnie właśnie dla autobusów. A jak podchodzicie na przykład do problemu ścieżki rowerowej do Podstrzela, gdzie ciągle wchodzą piesi? Czy tam jest ciągle no, ta walka? No to już jest, no rzeczywiście, no to już jest kwestia samego pieszego, nie? Ja tam przykładowo nie będę wymganiał nikogo, bo ktoś idzie pieszo, czy wjeżdżał na niego, ale no mogliby się ludzie przykładowo być ale bardziej psami, nie? Mówią młodzi ludzie, że jak to zostało pomyślane, to jest jakiś chory, po co tu puszczać? Czy są tego rodzaju poglądy kontrowersyjne, bym powiedział. Ale ścieżka do Grzybowa też jest pieszo jedna, tylko jest trochę szersza. Myślę, że trzeba więcej tolerancji w tym wszystkim, tak? Po prostu tolerować, że można inaczej. Można na nogach, można na rolkach, można na rowerze. Bądźmy bardziej tolerancyjni. Do tego też chcemy namawiać. Dobrze. To bardzo proszę, rzeczy organizacyjne, czyli do Pawła, do Cezarego, z rowerem, bez roweru, do telefonu. Jest strona internetowa? Będziemy takie rzeczy myśleli też zrobić. Panie Jarku, chcemy tylko od Pana dzisiaj zobowiązania ze strony radia, że zrobimy z pół godziny, godzinny program na temat ścieżek rowerowych. Całą godzinę siadam na rower i jeżdżę. Już słyszeli Państwo, zapraszam w takim razie, bo dzisiaj goni czas. Jaki termin tej audycji? No myślę, że Pan zareklamuje, ustalimy coś po tym programie. Jakoś tak, żeby mogli ludzie przybyć. Paweł, kiedy jest najlepszy jak będzie wysyp? Padał deszcz, żeby słuchali radia zamiast jeździć na rowerach. Wysyp rowerów? No wiadomo, jak słońce świeci. Nie, zrobimy audycję na rowerach. Zrobimy zaraz przy masie krytycznej, myślę, że może w lipcu, kiedy będzie masa krytyczna ruszy na tym urządzeniem teren. Mogę załadować się na rower, mogę mknąć i możemy rozmawiać. Już no, takie sztuki pewnie robiłem. Także. Zawsze jest ostatni piątek miesiąca o godzinie 18 ze skweru Pinierów. Ale błagam mnie w ten piątek, bo mnie nie ma. No. Nie, to będzie bez Cezarego. Nie, dobrze, no, błagam, nie beze mnie. Nie, no, jak mają ustalone, to trzymajmy się tego, a oprócz tego zrobimy dzisiaj... Na całym świecie tak jest po prostu, jest ten czas i... Zjeżdżają się, cały świat się wpiąga. A czy cały świat? No wszystkie miasta, w których są te masy krytyczne się odbywają, to zawsze jest ostatni piątek miesiąca. A co to znaczy masa krytyczna w waszym no, to przypadku? Jest, to jest właśnie, chodzi o to, że nie ma jakiegoś organizatora, tylko pojawia się gdzieś tam informacja i ludzie się zbierają. Zbiera się ta masa, zbiera. Wywołać kryzys na ulicach. Ja nie mogę za dużo w radiu mówić, bo jak będę... Nie, ja mówię przykładowo opis, nie, że na przykład, że zbierają się ludzie i przykładowo jest godzina osiągnięta 18 i przy godzinie 18 zawiera już masę taką krytyczną, która się już zaczyna wylewać na ulicę na przykład. Dobrze, nie? Będziemy się wylewać tak to jest, na ulicę koło brzegu. Bardzo mi się to podoba. Nie miałem jakoś odwagi do Was podchodzić, bo się działają sobie tam, kontestują gdzieś na boku, po co im będę się... Nie każdy się garnie do mnie. Ale cel jest prosty, tak? Żeby było więcej fajniej zrobionych dróg rowerowych. Nie, no reklamujemy masę krytyczną, ile się da. Dziękuję super serdecznie, kończymy audycję. Cezary Kalinowski rozmawiał na koniec z Pawłem Sosińskim o rowerach, a wcześniej o TBS-ach. Jak Państwo słyszeli, tam też masa krytyczna wystąpiła zdań. Postaw na rower, tak? Tutaj to się w kamerze. Cały materiał do obejrzenia na Facebooku radiowym, filmowy, zapis tej audycji. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Dziękujemy.